Od 1 września 2024 roku dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole, informuje Suwalski Ratusz. Obowiązek szkolny dotyczy sześciolatków i ich edukacji w tzw. zerówce, a także starszych dzieci i młodzieży aż do ukończenia 18 roku życia. Od realizacji obowiązku szkolnego uzależniona będzie wypłata świadczeń 800 plus oraz dobry start. Informacje płynące z resortu edukacji mówią również o dodatkowych lekcjach języka polskiego dla dzieci uchodźczych. Możliwe będzie skorzystanie z czterech dodatkowych godzin nauki tygodniowo. Dzieci również będą mogły skorzystać z pomocy asystenta międzykulturowego. Co istotne, wywodzący się z Ukrainy uczniowie klas ósmej polskiej szkoły nie będą musieli zdawać na egzaminie kończącym edukację podstawową testu z języka polskiego. Z nauki zdalnej w niebawem rozpoczynającym się roku szkolnym będą mogli korzystać jedynie przyszłoroczni maturzyści przystępujący do przyszłorocznej ukraińskiej matury. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.